Rawodnika. To sprawi, że twoje życie będzie przygodą, a nie walką o przetrwanie. Kochani, pod presją nowych kodów świetlnych wiele starych programów zostało zepsutych i zamkniętych. To pociąga za sobą wyraźnie manifestującą się dziś nienawiść, agresję i urazę. Wszystko to po to, aby się oczyścić. Zwłaszcza u tych ludzi, którzy przybyli, aby odpuścić stare trójwymiarowe idee i przekonania. Daje to też ładunek energii w naszym DNA. Ono ożywa dzięki nowym możliwościom. W rozwijającej się przestrzeni wszyscy się otwierają z podwójną siłą, i nawet najbardziej uparci sceptycy zrzucają dzisiaj swoją zbroję. Czując zmianę wewnątrz i na zewnątrz. Niszczenie przestarzałych systemów w tym czasie może być przytłaczające, ponieważ chaos prowadzi do obumierania starych dróg, stwarzając miejsce na równoczesne pojawienie się nowych. Zmęczenie psychiczne jest na rekordowo wysokim poziomie. Pamiętajcie, że czy to Wam się podoba, czy też nie, jesteście w trakcie procesu przemiany. A jeśli zaakceptujecie to przejście, uczyni to tę podróż bardziej przygodą niż przekleństwem. Wielu ludzi pojmuje ten proces jako śmierć ego, ale to wszystko zmiana wymiaru i żyjemy teraz tą zmianą. To może być bolesne, w ten sposób doświadczamy jednocześnie narodzin i śmierci naszej okaleczonej przez siły mroku oraz system świadomości. W obecnej chwili wydaje się, że wielu ludzi wpadło do innego świata i nie wiedzą jak i gdzie iść dalej. Kiedy w końcu się zatrzymamy i przestaniemy nieświadomie walczyć z nowymi częstotliwościami, które teraz wydają się być obcymi najeźdźcami w naszym trójwymiarowym świecie, to będzie nam o wiele łatwiej. Każdy człowiek odkryje kroki, które powinien podjąć, każdy krok będzie wyjątkowy. Nigdy nie było nam pisane, aby być takimi, jakimi chciałoby nas widzieć społeczeństwo, a więc przewidywalnymi. Wszyscy jesteśmy wyjątkowymi ludźmi z różnymi celami i drogami. Kiedy będziemy żyć na podstawie naszego prawdziwego ja, to zaczniemy się uczyć, jak będzie wyglądała nowa Ziemia. W ten sposób stworzymy ścieżkę do nowego świata. Otrząśnijcie się ze strachu i pozwólcie, aby potężne prądy kosmicznego dnia zmyły wszelki psychiczny i emocjonalny brud skumulowany w czasie mijającej właśnie kosmicznej nocy. Niech zostanie zmyte wszystko, co utrudnia rozwój. Nasz sprzeciw będzie tylko powodował wzrost nacisku. Nowe kody wibracji światła i naszej planety rosną. Pozwólcie im, niech się w Was aktywują. Wszechświat jest inteligentny. On obserwuje i dostosowuje promieniowanie każdego z nas, będąc jednym z nami organizmem. Im bardziej zdajemy sobie z tego sprawę, tym lepiej możemy współdziałać z wielowymiarowością. W ten sposób zachodzi globalna przemiana naszej świadomości, życia i otaczającego nas środowiska, aby nauczyć świadomość bycia otwartą na nowe częstotliwości. Porozmawiajcie przed snem ze swoim ciałem, tak jak z dzieckiem. Powiedzcie mu, że jest bezpieczne i absolutnie zdrowe. Powtórzcie kontrolną listę wdzięczności. Tylko za to, że macie dach nad głową i jedzenie na stole, już jesteście człowiekiem uprzywilejowanym w porównaniu z wieloma milionami ludzi. Spójrzcie na świat ze swojego kosmicznego centrum, pozbądźcie się niedowierzania, bezsensownego oczekiwania, potępienia i oddzielenia. Przejście kwantowe, podczas którego wielu ludzi straciło wiarę, ma miejsce już od dłuższego czasu, a teraz przyspiesza jeszcze bardziej. Błogości wam wszystkim.